Witajcie w kolejnym odcinku Rodzinki Zastępczej. Tak jest. Wróciliśmy z wakacji i w końcu możemy zająć się naszą główną rozgrywką. Aha. No tak, zobaczcie, jaki piękny domek zrobiłam im. W sumie, aha. Nie no, to jest ten dom, co był, żeby nie było. To jest dokładnie ten sam dom po remoncie, tak. Proszę bardzo, jest piękny, żółciutki, kolorowy. A w środeczku mamy piękny wnętrza, jak zwykle. Jestem przecież najlepszą dekoratorką wnętrz na świecie. Proszę bardzo, kuchnia w niebieskich odcieniach, pierdoliard okien. Oj, jak zwykle coś klikam. Salonik, telewizor, łazienka, garaż. Na dole również jest i jest wejście na górę, a na górze mamy pokoje dzieci. Proszę bardzo, niemowlaczków. Zielone, tutaj malucieńka sypialenka rodziców, bo bardzo chciałam zmieścić te wszystkie pokoje tutaj na tym piętrze. Więc pościskałam ich troszeczkę. Tu są dwa pokoje tylko dla dzieciaków, dla chłopców i dla dziewczynek. Plus łazienki oczywiście. No i na trzecim piętrze, tutaj jest nieskończone. Może coś tam się jeszcze kiedyś zrobi, chociaż wątpię, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy. No i na górze mają pokój do nauki, taki sobie. I ogólnie domek mi się bardzo podoba. Tak, dziwne, żeby mi się nie podobał. Tutaj chyba ściany nie pasują. Nieważne. Tutaj... Nie no, nic tu do siebie nie pasuje praktycznie. Nieważne, nieważne, to są pokoje dzieci. Tutaj nie musi być żaden, nie wiadomo co, ma być kolorowo i fajnie. Tutaj jest fajne przejście mają, ale widzę, że już nie przejdą przez to przejście, przez to łóżko. Tak, niestety. Zachciało się ciasnych pokoi. To się ma, prawda? Teraz może przejdą. Powinni, chyba, zobaczymy. Natasza tam w kuchni, w kuchniosalonie poszedł w pokoju. Tak, z naszą Igą. Tam trzeba iść do Kamili. W ogóle... Idziesz do szkoły? Nie. A ty już wracasz ze szkoły, gałganie jeden. Masz 5 minus? Wiecie co? Czy wy mi wybaczycie, że ja sobie tą zasadę daruję? Po prostu sobie ją daruję i nie będzie tak, że oni muszą mieć 6, żeby wyjść na studia. Bo ja po prostu... Ja chcę zakończyć tę serię niedługo. No, nie tak niedługo, bo jeszcze musimy mieć z 11 dzieci, adoptować. No ale jak będę czekać wiecznie, aż oni zdobędą jeszcze 6 w szkole, to ja tego nigdy w życiu nie skończę. A czego żeś to położył na podłodze, a nie na biurku? Możesz mi to wyjaśnić? Nie masz swojego biurka? Kto tu jest? Tu jest ten, Kaugan jeden. Tu jest twoje biurko! Jaki masz problem? Jaki masz problem? Czy ktoś dzisiaj ma urodziny? Tak mi się wydawało, że ktoś dzisiaj... Kurde, Bele, kamero. Weź współpracuj trochę. Ktoś dzisiaj miał mieć urodziny. Ty masz 2 dni. Ty w ogóle ho, ho, ho. I jeszcze trochę. Ty chyba masz dzisiaj urodziny. Co ty masz tutaj skitrane, złodziejko mała? Dawaj to. Ty nic nie masz. Ty masz za 2 dni. Chyba Iga i Kamila mają dzisiaj urodziny. Chyba. Chyba ryba. Nie wiem. Więc wyprowadzimy go dzisiaj wieczorem, wylatujesz na studia, mój drogi, nieważne jakie tam masz oceny. Natasza tutaj w ogóle stanęła jak wryta i ona ma w nosie wszystko, proszę bardzo. Spójrzcie na tę twarz. Boże, za jakie grzechy, za jakie grzechy. Super, super, wracamy do rozgrywki w końcu. Co ty tam dziecko chciałaś? Pokaż się. Oj, nic tam nie klikaj, Natasza. Dziecko jest głodne i chce spać. Tutaj spać nie może, tak. Ogólnie to podoba mi się bardzo moja kuchnia. Jest taka przyjemna, chociaż chyba za dużo tu jest tych okien. No ale nieważne. Jak widzicie, pieniędzy w ogóle nie mamy. Ale kto by się tym przejmował? Ty też potrzebujesz jej. Dobra, ja proponuję tak. Daj najpierw dzieciom jeść. Weź butelkę dla Igę i weź butelkę dla... Jeremiego. Super. I w międzyczasie, jak oni będą jeść... Tutaj nasz słodki bobas... się drze. Ona chyba też chce jeść. Zmyję ją też na karm. Ty sobie poradziłeś z tymi lekcjami?
Choć mogę mu je darować już, nie? Czekajcie sekundkę, jeszcze jedna rzecz. Po prostu wiosna w Simsach nie wykańcza psychicznie, ludzie święci. Ile można? Gdzie to jest tu? Nie, a tutaj poszę. Ogarnij się, kobieto. Dawaj mi to. Mnie to nie obchodzi, ja chcę mieć ładną pogodę. Mam dosyć tych deszczów i wszystkiego po prostu. To jest jakaś masakra. No szkurde bele, stań, że normalnie. Dziękuję bardzo. Natasza. Rób mi słońce, bo się wścieknę. Akurat jest platynowa, bo z wakacji wrócili. No i nic, możemy grać dalej. Bardzo przydatna maszyna, bardzo przydatna, bo tutaj jak wszystkie dzieci śmierdzą. No okej. A to chyba kałuża z deszczu, dobra. Przewiniemy najpierw Kamilkę i ją włożymy do końca. Tutaj widzę, nasze dzieciaczki wracają, już idą sobie lekcje odkładać na miejsce. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiem, źle ci, niedobrze. Ty jeszcze odrabiasz? No trudno. Myślałam, że trochę... A nie, to nie ty śmierdzisz, tylko to ta butelka śmierdzi. O rany. Ty jeszcze nie umiesz korzystać. A ty umiesz korzystać? Dziecino droga? A gdzieżby tam? A gdzieżby tam? Oni obydwoje chcą spać, więc... Trudno, niech już zrobią majtki. Nie oglądaj, tylko już do końca. I gaz. A ty czekaj, też... No idź spać, albo idź zrób siku na dwór. Przesuń się. Poszedł stąd. Kto się tam drze? No. No tak. No i czego oni te lekcje kładą na podłodze? O co im znowu chodzi? Jeden. Drugi raz. Ktoś tu boi. Aha, te dzieci się tu bawią. No idźcie się bawić ze swoimi kolegami. Ty wszystko zrobiłeś świetnie. Dobra, nie będę cię wykorzystywać też tak. To może ty go włożysz do końca. Pomóż matce. O, ojciec wrócił z roboty. Nice. No. Aha. O, ja już wiem, co ty byś robił. Nie kupiłam mu tego stolika do zabawy. Fu, nie do zabawy, tylko do... Dlaczego ja miałam... Kurczę, do robienia zabawek. Jezus Maria, gdzie moje słowa dzisiaj? Dobra, to... Weź wyrzucaj te śmierdzące butelki. I tu jeszcze jedna leży. Idziesz po niego? On cię patrzy. No dobra. Zabierz go. O, jutro ma urodziny Jeremi, Gabriel ma urodziny też jutro. Dobra. Czyli... Impreza, impreza. Się szykuję. O, byłeś po kondycji. Co ty jej robisz? To się z nią pobaw. A jak cię ożywa, to już nie ma wina. Bo ściągnęłam te słodkie ubrańca teraz. On wiem, że cię ożywa.
Wziąła kanubu. O, no to potem sztuka rui. Strygo boga. Chyba się trochę idzie umyć teraz. No sorry, Wolfgang. Masz dopiero teraz trochę czasu, żeby... Obydwoje jesteście grubi. Tak go włożyłeś do... What? Aha. O Chrystusie, co z twoją twarzą? Sorany boski. Ja nic nie mówię. Zarzuć to. Gdzie ta, kochani, gdzie ta? No, on się tu zajmie. Wszystkim. To jeszcze wiecie co? Dogramy sobie jeden dzień, ich urodzinki zrobimy, tak? Bo mam dopiero 11 minut odcinka, zaczęłam tak u nich o 13, więc... Trochę to... No i weź się złóż do końca, nie ty. Złóż do końca. Ci śpią super. No i weź w końcu prysznic, jeśli nie ma tu żadnych problemów. Dasz radę? Umyj się, umyj. I na dole jeszcze leży twój brat. Ja to muszę pilnować, żeby on z powrotem nie zasnął. Też masz dorośnie? Nie no. Dorosną następnego dnia. To zrobię teraz pauzę i wrócę do was kolejnego dnia. Dobrze, kochani, mam szóstą rano. W ogóle w nocy wyskoczyła mi Iga. Nie wiem czemu, o 23 mi urosła i tak samo Kamila. Obydwie mi urosły i to jest dziwne. Ale to nic, bo Jeremi ma jeszcze urodziny dzisiaj, więc zrobię mu. I chyba... tak... Dziecko. Gabriel, chciałam powiedzieć dziecko. Dobra, nieważne. Więc zaraz się tym zajmiemy. Tylko ogarniemy małe dzieci. A to już włączę, żeby one się załatwiły. Pieluszkę, bardzo proszę, zróbcie to, dzieci. Ty musisz wziąć prysznic. Wolfgang trochę schudł, a Natasza chyba nie bardzo. No. Widzicie jej postawę, ona dalej swoje. Nieważne. O, załatwiłeś się, super. Wymienię ci pieluszkę teraz. Natasza, wiem, że tobie się nie chce, ale no... Ty dzisiaj nie idziesz do szkoły, bo ty byś miał urodziny. Albo w łóżko od razu do końca. Tak to zrobimy. I co, zasnęłam i wiedziałam, że mi zaśnie mała. Godziny. Dobra. Wolfgang! 3 do pracy idziesz, wstawaj. No zmienij tą pieluchę. Nie, bo ona musi... Już robicie problemy, jak ja muszę zaraz skończyć odcinek. Wstawaj. I tutaj bardzo proszę, torty, dwa. Nie czekamy na nic. Które to tam miało rodzinę? Dwie. Dwóch miesieczki. Aha,
Aha, jego położą spać teraz. A nie jest wcale śpiący. Dobra, niech tam na razie będzie. Chodź na urodziny. Czego się tam drzesz? Głodny jesteś, zaraz torta zjesz, chodź. Ciebie też zaraz wyrzucimy na studia. Nie ma to jak urodziny o 8 z rana. Tak, tak, tak. Co ty tam... Zaraz najpierw urodziny, potem pójdziecie wszyscy do szkoły. Znaczy, gdzie to w ogóle nie idziesz do szkoły? O, tu nawet nie masz... I jest kolejny na tylko. Rodzinie, pokaż się. O! No nie powiem. Całkiem niezły. Tak, masz mięśnie, co? Spoko jesteś, powiem ci, tylko te usta takie dziwne masz. A nie wiem, możesz na przykład mieć pragnienie romansowania. Jesteś taki przystojny. Nawet się, jak ty się ubrałeś, pokaż się. A w ogóle trochę schudł. Gdzie ten... Nie, a ty tak, ty idziesz do szkoły, dobrze. Pokaż, jak ty się w ogóle ubrałeś. Fajnie. Spoko, spoko. Weź sobie kawałek tego ciasta i proszę cię przestań płakać. Żeś głodny. Czy Wolfgang wziął sobie to auto? Tak. Dobra, dzieciaki idą teraz do szkoły. A my jeszcze zrobimy urodziny Jeremiego. Tak na szybciutko. Żeby już było to z głowy. Zaraz wyprowadzimy również Franka. Tak, wyprowadzimy Franka i... będzie można adoptować kolejne dziecko. Tak jest. Czy ja im wyłączam wolną wolę? No pewnie, że im wyłączam wolną wolę. Ja się dziwię, czego oni tak stoją, jak te pajace. Biedny Wolfgang, zamiast zjeść to ja... Nieważne. Nieważne. No. Co nam wyrośnie z Jeremiego? Nie spojrzałam na jego pasek. O nie, zapomniałam! No trudno, nie wszystkie dzieci muszą być idealne, prawda? Kamila jest błędna. Weźcie w ogóle człowieku, jak do pracy. Tak, idź na nogach, po co samochodem jechać? O nie, Natasza! A, bo dobra, ty jedz, bo ty możesz. Ty też jesteś... Czy ty nie jadłeś przed chwilą? Co z tobą? Ty zjedz i do szkoły jeszcze, żebym się nie musiała. Wolfgang, przestań się spóźnić do pracy. Kamila jest głodna. Nie możesz wziąć dla niej butelki? Albo jak kliknę, nie no. Nie, bo ona śpi. Dobra, sprzątasz, okej, okay, dzięki, ale mamy sprzątaczka, sprzątacza naszego. Przyszedł również z nami, znaczy on nie przyszedł, on u nas pracował. Ten sam co zawsze. Jaka kąpiel, kobieto, co ty sobie wyobrażasz? Chodź tutaj. Gdzie mamy ten komputer? Uczelnia, idź na studia. Przyspieszmy to. Zanim on się doczłapie tutaj, to wiecie. Tak, właśnie to chcę zrobić, żeby on opuścił ten dom. O, teraz mi obniżyli stopień, jak już mieliśmy na studia. Co za ludzie. Ma Natasza przybiegła go pożegnać. Natasza, wiesz co? I się przebierz.
Załóż kobieto coś. W tym widać, że jest gruba. W tym już łaziłaś, w tej zawiadanckiej. Możesz chodzić w tej kietce. Weź to dziecko. I weź ją na karm. Uch, zostaliśmy same. Z jedną simką. I dobra, weź sobie ten tort, weź, ale jest jej gruba. Ja ci mówię. O nie, już wrócił. To długo byliśmy sami. I co, pójdziesz do tego biurka? Czy... Bez komentarza, Natasza, bez komentarza. Dobra, idziesz siku, no to idź siku. Ale nie zrobiłam tu łazienki. Muszę im łazienkę zrobić. Odrób lekcję potem. Natasza, zjadłaś w końcu? Super. Jak na nasze dziecko? Ona by chciała siku. Opróżnij to. Nie uczy ją korzystać. W ogóle nie stać nas na kolejne dziecko. Świetnie, prawda? Fantastycznie. Wręcz, rzekłabym. Już nas stać. Po co nam jakiś tam jacuzzi? Dobra, dziecko drogie. Zostaw to. Przed chwilą jadłaś w ogóle. Co to za rodzina? W ogóle jakaś rodzina żarłoków, nie na żartych simów. Przed chwilą jadła. Tak nauczona od małego, bo ciągle ją karmili. Odłóż ją na górę. Świetnie. Teraz podejdź tu. A, napełnij miskę. I teraz ci dam, żebyś... Czemu ona nie może iść na jogging? Dlaczego? Od trzeciego poziomu można dopiero na jogging chodzić, czy jak? Nie kumam tego. Nie kumam. O Boże, wrócił. A to wiesz co, ty zadzwonisz po dziecko. Ostatnio ci się trafiła dziewczynka, więc może i tym razem. Nie sobie możemy poszukać. A ty skacz dalej. Nie ma huśtawki. Gdzie żeś polazła? Chodź tu. Boże, znowu ta baba. Znowu mi przyniesie czarne dziecko. Nie oglądaj ptaków, kobieto. Chodź tutaj. Zawsze coś kliknę nie tak jak trzeba. No dobra, dziecko i tak przyniosło nam dnia kolejnego. Odcinek już trwał tyle czasu, że ja go sobie zakończę właśnie w tym momencie. Oni i tak za mną szli spać i tak dalej. Więc no. Już sobie dogram tą końcówkę dnia sama. No i cóż, wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!